Cześć. Cześć, tym razem jest już piątek. Piątek po dość burzliwym tygodniu, który w zasadzie cały spędziliśmy w trasie. To był straszny tydzień od piątku zeszłotygodniowego. Właściwie byliśmy dzień w dzień w Warszawie na premierach, na konferencjach prasowych, na różnych ogłoszeniach mniej albo bardzo bardziej ważnych. Nie tak straszny tydzień, ale no faktycznie trochę to jeżdżenie jednak człowieka w pewnym momencie zaczyna już nudzić. W zeszłym tygodniu, Adam, w piątek byłeś na Xiaomi. Tak, była to polska premiera, Redmi Note 5 zadebiutował oficjalnie w Polsce. Słuchajcie, ja przepraszam, przerwę ci, jeżeli chodzi o Note 5. Słuchajcie, jest mi strasznie przykro, Chińczycy nazywają smartfony jak nazywają. Ten Note 5 u Chińczyków się nazywa Note 5 AI Camera. W związku z tym u nas w katalogu jest pod taką nazwą. To, że polska dystrybucja, w polskiej dystrybucji telefon funkcjonuje pod nazwą Note 5, jakby to był ten podstawowy egzemplarz, no to tak po prostu jest. Chińczycy mają również egzemplarz, który się nazywa Note 5, to jest zupełnie inny telefon. Dokładnie. Przykro mi niesamowicie, musicie w katalogu po prostu w znaleźć Indiach ten, jest jeszcze coś który innego. Ma AI kamerą. Tak. Także kierujcie się najlepiej linkiem pod naszym filmem. To jest najprostsze. No ale wracając do tego telefonu. Co najważniejsze, ceny. Mamy do wyboru dwie wersje. 3 plus 32 GB pamięci albo 4 plus 64. Ta słabsza kosztuje 899, a ta mocniejsza 1049 zł. No i myślę, że chyba lepiej już wziąć tą mocniejszą. Też się mi tak zdaje. Jak już mamy wydać te pieniądze. Za tą cenę dostajemy 6 cali Full HD+, Snapdragona 636. No i pamięć, o której ja dość powiedziałem. No tak, no i akumulator 4000 i rzeczywiście... W tej klasie to jest rzeczywiście... Używam tego telefonu już od paru dni i faktycznie ta bateria całkiem dobrze daje sobie radę. Właśnie teraz, jak dużo jeździliśmy, to brałem ten telefon jako takie narzędzie, powiedzmy, łączności awaryjnej. Coś, co mi się na pewno do końca dnia nie rozładuje. No i w tej roli naprawdę dał radę. Standard w tej chwili przy 6 calach to jest 3000, nie? No. Zdarza się 3500. Również ostatnio. No ale 4 to już bardzo rzadko. Ale 4 rzeczywiście rzadko, także tutaj tą baterię warto podkreślić. Tak, no to jest spory atut tego telefonu. No wyświetlacz też ma dosyć tym fajny. Tym bardziej, że Adam mówi, że trzyma ta bateria. Tak? Trzyma faktycznie. Wyświetlacz w tym telefonie też jest fajny. Aparat fotograficzny, powiem szczerze, że... No właśnie, kurczę, jak na Xiaomi, to spodziewałem się, że będzie gorzej, może tak, a jest, jest w miarę przyzwoity, można tak powiedzieć, do tej ceny myślę, że jest okej, no ale tutaj konkurencja nie śpi, bo no, nie można powiedzieć, że jest to najlepiej fotografujący telefon w swojej klasie. No, ja z kolei byłem na następnych Chińczykach, na dziwnych Chińczykach, dlatego że się okazało, dziwne. Że Meizu będzie dystrybuowane w Polsce legalnie, oficjalnie. Na razie tylko 3 modele wejdą, a dystrybutorem będzie, moi drodzy, Maxcom. Taka firma telefoniczna polska, która do tej pory sprzedawała proste słuchaweczki albo smartfony wzmocnione o nieskomplikowanej specyfikacji Dokładnie. Technicznej. Szykują również zresztą smartfona dla osób starszych albo takich, które mają problemy z obsługą normalnych smartfonów ze względu na małe literki, niewyraźne, za zbyt ciemne wyświetlacze i tak dalej. Przygotowują swój własny interfejs do tego, ale wracając do dystrybucji Meizu. W tej chwili pojawią się w dystrybucji 3 modele, my o tym piszemy, znaczy ja o tym pisałem podczas tego, ale jeszcze raz Wam powiem. M6, w zależności od pamięci 499 albo 569 zł, to są ceny oficjalne sklepowe już. M6S za 849 zł i Meizu Pro 7, to jest ten taki charakterystyczny, on ma z tyłu wyświetlacz w tym module fotograficznym. Fajne, no. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie, szczególnie w wersji czerwonej. On będzie kosztował 1399 zł, jest najdroższy, ale ma również najbardziej atrakcyjną specyfikację techniczną. I to co warto powiedzieć, to, że oni tą umowę na razie podpisali na 2 lata. I jest tak, że do końca roku mają wprowadzić łącznie 7 smartfonów, czyli nie jeszcze 7, ale dodatkowe 4. I zamierzają, słuchajcie, przez następny rok kalendarzowy sprzedać 100 000 smartfonów Meizu. Ambitnie.
To jest ambitny plan, tym bardziej, że mają w Polsce rzeczywiście bardzo mocną konkurencję, choćby w postaci Xiaomi, o którym dopiero co. A mówili jak z serwisem? Tak, mówili jak z serwisem, w całym kraju będzie 18 punktów serwisowych, właściwie jest 18 punktów serwisowych. Ja pytałem, czy to jest jakiś konkretny serwisem, to okazało się, że nie. To są po prostu pojedyncze punkty, nie należące wszystkie do tej samej jakiejś firmy usługodawczej. Mhm. Mało tego, prezes obiecywał, że jakby skróci się cały serwis do 3 dni, plus wysyłka oczywiście w obie strony. Znaczy mają takie plany, żeby skrócić do 3 dni. I gwarancja. Gwarancja jest oczywiście 2-letnia, z tym, że też prezes mówi, że chętnie zrobiliby 3-letnią door-to-door, w tej chwili jest 2-letnia door-to-door. Zrobiliby 3-letnią, gdyby się okazało, że Chińczycy są w stanie przez 3 lata dostarczać części po prostu regularnie. Biorąc pod uwagę, jak często Meizu wypuszcza nowe telefony, a to jest dosyć często, biorąc pod uwagę to, ile one kosztują, to ja nie sądzę, żeby to się udało. Także byłby ambitny plan, takie 3 lata w gwarancji, ale nie przygotowujcie się na to, że się to Maxcomowi uda po prostu. Ale dobra, najważniejsze, że to miła serwis jest na terenie kraju. Tak, serwis jest jak najbardziej u nas. To jest chyba dobra wiadomość. Serwis jest jak najbardziej u nas. Te smartfoniki robią niezłe wrażenie. A! Obiecują, słuchajcie, wprowadzenie serii 16, czyli tej, której jeszcze nie ma w tej chwili, tej, która jeszcze nie miała premiery, najnowszej. Obiecują również, że zainteresują się smartfonami Meizu high-endowymi, czyli nie tylko te w niskich cenach, znaczy w stosunkowo niskich cenach, ale również te z najlepszymi specyfikacjami i niestety nieco droższe. A skoro już o cenach, o kosztach mowa, to tak tylko kronikarsko. Są już polskie ceny OnePlusa 6. A, tak. 2699. Trzech wersji. 2999 i 399. 64, 128, 256 flesza. Tak, przy czym ta najtańsza ma 6 giga RAM-u, te pozostałe dwie 8 giga. 8 giga, tak. No i jak już znowu o cenach mówimy, to znów tak szybko kronikarsko. Asus Zenfone 5 jest już wyceniony, jest już oferowany i dosyć tam fajna ta cena jest. Jakieś rzeczy zdaje się do niego, nie? Tak, ta cena jest dosyć fajna, bo jest 1699 zł. Po powerbank do tego, ale 10 tysięcy mAh dorzucają. Firmowy Asusa. Tak, firmowy Asusa i dorzucają, zdaje się, ten... Pokrowczyk, tak. I kartę... Karta podarunkowa do pewnej sieci sklepów. Twierdzą, że łącznie 200 czy 250. Tak, wycenili dodatki. Tak, pakiety gratisów na 200 zł. No tak realnie patrząc, no to powerbank może się każdemu przydać, no, a kartę podarunkową, no te 5 dych, no macie do wydania. Obaj się spotkaliśmy w tym tygodniu z różnymi promocjami w przedsprzedaży szczególnie. Tak. Będziemy jeszcze za moment o nich mówić. Natomiast ja zachodzę w głowę, no kurczę, no jeżeli można coś takiego zrobić, no to równie dobrze można by było obniżyć cenę i zawalczyć tą ceną, a nie dodatkowymi promocjami. Nie każdy potrzebuje monitora, telewizora, powerbanku, case'a czy czegokolwiek, czy bonu podarunkowego do konkretnej sieci marketingowej. To są to oczywiście fajne bonusy, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądają te ceny, no to sorry. Adaś mówi o OnePlusie, ale w kontekście cen. Natomiast warto jeszcze jednej rzeczy wspomnieć. Pamiętacie, w OnePlusie było takie szybkie ładowanie, które się Dash Charge nazywało. Okazuje się, że niestety Amazon zastrzegł nazwy z Dashem. W związku z tym niestety będą musieli albo zmienić nazwę. W tej chwili w każdym razie już OnePlus nie stosuje tej nazwy. Ładowanie tam nadal zdaje się jest w szóstce. Zrobią się zdaje. Pewnie D-Charge albo... Ja się dziwię, to jest informacja, która dopiero co właściwie wypłynęła, bo jak dodawałem specyfikacje, to się to aż dziwiłem, było. Że nie ma komunikacji o Dash Charge'u po prostu. No było w tym tygodniu, no. No właśnie. Było w tym tygodniu ta informacja. No co, no, można każde słowo zastrzec i tyle, no, najwyraźniej... Takie są warunki. Przechodzimy sobie powolutku, słuchajcie, do dalszych premier. Były w tym tygodniu dwie premiery LG. Jedna była premierą polską na polskim rynku flagowca, druga była premierą prasową takiej średniej półki. No dobra. Ten pierwszy, no, no. Mów. Pierwszy, no. Pierwszy z tych LG-ków to jest Q7, tak? Tak, i To jest ten taki średniak. To jest średniak, który ma 3,32, jeżeli chodzi o pamięć, 13-megapikselowy aparacik z tyłu, do tego... A!
Jeżeli chodzi o Q7, to są trzy przede wszystkim, tak? Tak, jest plus jest i alfa. Alfa i jest plus. I one się minimalnie się różnią aparatami fotograficznymi, między innymi wariantami pamięci. No ale wcale jeszcze nie ma pewności, czy one do nas dotrą. Tak naprawdę. A jeżeli tak, no naprawdę? Właśnie, nie, właśnie powinny być chyba. Jeżeli właśnie nie, nie na pewno nie będą wszystkie trzy wersje. Nie, wszystkie trzy na pewno nie będą. Ale tak było ostrożnie to powiedziane. W każdym razie główny jeszcze raz 3,32, pamięć 13, aparat z tyłu megapikseli. Alfa ma również 3,32 pamięć i również podobny aparat, natomiast Q7 z plusem ma 4,46, czyli 4 RAM 64 flesza i aparat 16 megapikseli z tyłu. Jeżeli chodzi o wyświetlacze, to jest 5,5 cala wszędzie, no, wszędzie Full HD+, prawda? Natomiast to, co jest fajne, to to, że spełniają ten standard militarny armii amerykańskiej i mają IP68. Podobnie, słuchajcie, jest z G7 ThinQ, jak mówił pan Jarek ostatnio na... Przemyśl. Wybaczcie, żarcik, odsyłam was do filmu ewentualnie, bo tam mówimy troszeczkę więcej. Z premiery G7 oczywiście. No i się zgubiłem. Te odporności w każdym razie też są w G7. Cena, najważniejsza cena, słuchaj. 3,499. Cena i do tego telewizor. Ale i tylko monitor. W Playu i przez chwilę na pewno, bo to się momentalnie rozjedzie. Był rzecznik Playa, obiecywał, że dorzucą telewizory w przedsprzedaży. Trzeba pilnować bardzo, kiedy to będzie. Ciekawe, dwa czy więcej dodadzą? Nie wiem, ile ich będzie, natomiast no, dobra, może mają dodać. Będzie. Jeżeli chodzi o innych operatorów, też coś proponują. Plus, zdaje się, dodaje monitor. Jest monitor. Rozejrzyjcie się za promocjami. Jest robocik. Takie zdanie sterowane jeszcze może być. Także patrzcie, w której sieci, czy u operatora, czy handlowej kupujecie, bo te gratisy się będą różnić i pewnie ich dostępność też będzie różna. Niektóre się rozejdą momentalnie, które pewnie będą leżeć jak te inne zestawy, które mieliśmy tego smartfona na dużej w rękach. Odsyłam was do filmiku, wybaczcie, nie ma sensu, macie żebyśmy link, gadali po raz drugi. Macie link w opisie tego filmu. To, co zauważalne jakby, to ten boombox, czyli ta większe pudło rezonansowe w środku w obudowie, tak, jest ten quad DAC, który w miłośników audio może zadziała troszeczkę lepiej. No i wytrzymałość. No i wytrzymałość. No, to jest spory atut w przypadku smartfona. Można go zamoczyć. Aha, no i jest w razie czego naprawa ekranu. Tak, gratisowo LG zapewnia, że jak wam trachnie ekran, to jeszcze wam... Tylko trzeba się zarejestrować, tak? Więc nie będziecie jakoś tam strasznie może stratni. Trzeba się niestety zarejestrować, podać dane i wtedy jest szansa na to, że... Nie życzę nikomu oczywiście, żeby wyświetlacz wam trachnął, ale jest możliwość naprawy w każdym razie. I to LG, tak? Było jeszcze HTC w tym tygodniu. Tak. U12 Plus. Fajna jedna wersja, taka z pleckami przeźroczystymi, no, zupełnie, gdzie widać to, co jest w środku. Nie wiem, czy się zdarzyło coś takiego w smartfonie do tej pory. Czy się, wiesz co, krążą zdjęcia prototypowego Xiaomi, który jest całkiem przezroczysty, ale to nie wygląda. Oczywiście. To rozwiązanie HTC jest ładniejsze. Natomiast tutaj było fajne, tu mi się czerwona obudowa zdaje się spodobała. Czerwony jest bombowy. Nawet na zdjęciach ślicznie wygląda. No, a może powiedzmy, dlaczego jest od razu U12 Plus, nie będzie U12, no bo to już jest ten plus, ten najbardziej flagowy HTC, jaki cena, będzie w tym cena roku. Też jest najbardziej, cena jest identyczna tak naprawdę z G7, bo też jest 3,499. No, tak, no ale HTC nie ma noca, nocza. HTC nie ma grzywki. Nie ma grzywki, więc jak nie lubicie nocza, no to... Ale wiesz, w G7 można grzywkę ukryć, tak? Paskiem software. Ale to już nie to samo. To już nie to samo. No anyway. Dodają z kolei do HTC w przedsprzedaży Kindla, co jest dosyć fajne, bo co prawda ja wiem, nikt nie czyta dzisiaj. Ja bym bardzo chętnie Kindla przytulił, powiem szczerze, ale nie brakuje mi. Ale tak, jak nikt nie czyta, to sobie kupuje telefon, Kindla opycha, sprzedaje i do widzenia. Jest to sposób na zaoszczędzenie na zakupie smartfona rzeczywiście. No jest. Też moda się zrobiła na dodatki, niedługo będą kup smartfona, dostaniesz samochód gratis. I to jest ten smartfon, o którym mówiłem między innymi, że zdarzają się bateryjki 3500 mAh, tutaj jest 3500 mAh. A poza tym, coś wam jeszcze miałem powiedzieć, zapomniałem. No, jest Corning Gorilla Glass, są cztery aparaty. Wersja pamięci była 664, ale 128 też chyba jest. No ale...
tutaj też było powiedziane, że no na razie jest jeden wariant na cały świat i tak dalej. Wiadomo, Chińczycy dostaną ten większy. Patrzę, czy coś jeszcze miałem powiedzieć, ale chyba już o U12 nie. Adam trochę dłużej z U12. Tak, również macie podlinkowany filmik z U12. Posłuchajcie gadania Adama z U12. Nie będziemy przynudzać, nie będziemy się powtarzać, bo jedziemy dalej, bo jeszcze Samsungi były nowe. Dwa Samsungi były nowe. Jeden A6, drugi A6 Plus i też mamy dla Was filmik, też Adam go tam podlinkuje. Tak jest. Króciutko tylko powiemy, różnica jest w aparatach, różnica jest w ekranach. Oczywiście w tej chwili standard to jest 6 cali, w związku z tym te 6 cali albo w okolicy będzie wszędzie. Ten z plusem ma dwa aparaty, ten z plusa ma jeden aparat z tyłu, z przodu mają oczywiście oba dwa. Znaczy oba mają pojedynczy aparat, oba mają aparat z przodu. I dostaliśmy gorsze wersje pamięci niestety. No niestety, smuteczek. Daleki Zachód. Znaczy, Polska dostała. Polska dostała. Natomiast to, co jest fajne, to jest to, że sloty na dwie karty pamięci, bo też mamy wyłącznie dwusimowe wersje. To jest sloty są rzeczywiście oddzielnie. W jednej szufladce jest karta pamięci i karta SIM, w drugiej szufladce jest druga karta SIM i to jest bardzo fajne. No i Dual SIM jest aktywny, to znowu podkreślę, bo kurczę, oni pewnie nie będą się tym mocno chwalić. Tak powiedzieli. Ale pewnie się tym mocno nie będą chwalić, a wielu ludzi szuka takiego telefonu, więc... W ten sposób mówił produktowiec, mówił wyraźnie, jeżeli rozmawiacie z jedną osobą, przychodzi Wam drugie połączenie, to jesteście informowani, możecie albo z tego zrobić połączenie konferencyjne na trzy osoby, albo zawiesić jedną rozmowę, a odebrać drugą. W związku z tym... Dokładnie, czyli po prostu macie jakby dwa telefony, dwa osobne moduły łączności, nie tak jak jest zazwyczaj w dual simach tych pasywnych, że jest po prostu jeden moduł i karty logują się jakby na zmianę, tylko tu mamy dwie stale zalogowane osobne karty. Warto o tym pamiętać, ja sobie spisałem ceny, ja pamiętam ceny, 1,449 kosztuje A6, natomiast 1,499 kosztuje, 1,599 kosztuje. Nie są to jakieś strasznie porywające ceny, no ale właśnie ten Dual SIM, ekran Super AMOLED, porządna obudowa z metalu. Tutaj też w promocji dokładają, raz, że zwrotka za stary telefon, tam 250 zł, dwa, że... Co jeszcze dokładają? Coś tam, głośniczek. Dokładają głośniczek JBL. Powiedzmy, że... Mogą te telefony w pewnym stopniu te ceny jednak uzasadniać i przekonywać do siebie. Jeszcze dodam, że rzadkość u Samsunga, ale mają radio FM. Tak, radyjka to rzeczywiście. No, u Samsunga akurat to rzadko występuje ten dodatek, więc z tego względu zwracam uwagę. No i jeszcze były dwa Samsungi, z tym, że już nie u nas. Mówimy już o zama granicy. J-ki się pokazały. To znaczy, będzie u nas J6 na pewno. Ja rozmawiałem z przedstawicielem Samsunga, czerwiec, lipiec powinna się J6 pojawić. To nieoficjalnie, co prawda, ale tak będzie, bo Samsung już ją anonsował. Jest J4 zapowiadana, która no jakby ma szansę u nas być, to jest ten low-end taki, który ma szansę się w Polsce pojawić. I jest 8 jeszcze, z tym, że 8 u nas raczej nie będzie. Raczej nie ma co. Przykra sprawa, ale nie, to jest już wysoka specyfikacja, to jest wysoka średnia półka i konkurowałaby z S9 na przykład i podejrzewam, że dlatego producent jednak się nie zdecyduje. Takie niepotrzebne kanibalizowanie produktów by było. I teraz tak, jeszcze dwa słowa. Adaś chyba napisał o Essential Phone, że prawdopodobnie będzie kontynuacji. Jola napisała, ale... Pierwszy się sprzedał niezbyt dobrze, niezbyt przychylne miał recenzje. Są małe szanse na to, że kiedykolwiek pojawi może się może nie drugi. Być, z tym, że Andy Rubin też tak... No, on się broni, nie chce zamykać. Nie powiedział, że nie będzie, ale też nie potwierdził, nie zdementował tak zdecydowanie, że nie, jednak robimy, ale też że szuka finansowania, nie wie co zrobić, tak trochę kluczy chłopak. Kilka ciekawostek, słuchajcie, ale tylko w pojedynczych zdaniach, żeby już nie przedłużać. Vivo Apex, pamiętacie, to taki z wysuwaną kamerką i z czytnikiem odcisku palca. Całkowicie bezramkowy. Wyświetlacze bezramkowe. Zapowiedziano premierę na 12 czerwca, z tym, że to będzie premiera chińska. Jola przytoczyła u nas w newsach raport firmy Counterpoint za marzec. Okazuje się, że najchętniej kupowanymi telefonami w marcu było, nie zgadlibyście, iPhone X, iPhone 8 Plus i pierwszy telefon z Androidem, który się najlepiej sprzedaje, Samsung, nie, Xiaomi,
Kurde, Xiaomi. Xiaomi lepsze. Redmi 5A był trzecim najlepiej sprzedającym się telefonem w marcu, a zaraz później Samsung? Nie. LG może? Nie. Sony? Nie. Oppo A83. A później dopiero S9 i S9 Plus, bo one zajmują obok siebie miejsca. Donald Trump nadal ratuje ZTE. Co prawda napisaliśmy, że już uratował, ale to wszystko nie trwa tak szybko. No oni właśnie, się dogadują. Trump, to nie Trump gada oczywiście, ale dogadują się na temat opłat za sprzedaż amerykańskich towarów w Chinach. Jak się dogadają, prawdopodobnie okaże się, że nie ma żadnego problemu. Sprzedał się, słuchajcie, w pierwszym miesiącu 1 000 000 sztuk Honora 10. Od taki news, który dzisiaj wpłynął. I drugi, który wpłynął na polskim rynku, pojawia się seria Huawei. I to jest i5 2018, i6 2018, i6 Prime 2018 i i7 Prime 2018. Straszna lista. A obiecywali, że już nie będą... Więcej modeli. Wszystkie mają wyświetlacz Full View, wszystkie mają Androida Oreo i wszystkie mają baterie w okolicach 3000 mAh. Standard. I na tym dzisiaj zakończymy. Tak. Jest dzisiaj ładnie, zapowiadają burze, ale i tak weekend spędzimy na pewno aktywnie odpoczywając w fotelach albo gdzieś w okolicy fotela. Na przykład ja mam kanapę niedaleko. Także możliwe, że będę robił wycieczki na kanapę. W fotelu. Zdecydowanie. Może trochę popracujemy, ale to zawsze tak w piątek się myśli. Garba dostać. No właśnie. Co to, wielbłądy jesteśmy jakieś? Właśnie. Dobra. Wy też wypoczywajcie. Wypocznijcie również. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Żegnamy się do przyszłego tygodnia prawdopodobnie co najmniej. Tak. Cześć. Cześć.